Wejdź na www.angielskizmarcinem.pl i zostań moim uczniem. 9. 9 jest dzisiaj liczbą dnia. A dlaczego? Ponieważ jest to już 9. odcinek czasowników nieregularnych. 9, kochani. Niesamowite, jak ten czas zapieprza, jak Speedy Gonzales. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną. Zostały nam do końca jeszcze 3 odcinki i później będziemy mistrzami czasowników nieregularnych. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pomysły, jeżeli chodzi o udoskonalanie moich filmików. Cały czas dostaję jakieś nowe, fajne pomysły i tak 95% z nich wykorzystałem. Także naprawdę liczę na Wasze wsparcie, liczę na Wasze informacje, bardzo mi one pomagają. Najważniejsze jest dla mnie to, że chcecie razem ze mną uczestniczyć w moich lekcjach języka angielskiego. A dzisiaj, tak jak mówiłem, kolejny odcinek czasowników nieregularnych. Mówię czasownik po polsku, później odmieniam go w 3 formach, później 3 zdanka po angielsku, a na końcu fuck test time. Tak jak zawsze, proszę Was o udostępnienie Waszego wyniku w komentarzach pod tym filmikiem. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, zapraszam do zakupu mojego kursu, do wsparcia mnie na Patronite, albo po prostu zostawienia łapek w górę, albo łapek w dół. Bez zbędnego przedłużania, bo w piekarniku mój skabik właśnie kończy się robić. 3, 2, 1, zaczynamy! Angielski z Marcinem. Pokazywać. Show, showed, shown. Pokazuję biceps codziennie. I show my biceps every day. To nie jest dobry pomysł. Wczoraj pokazałem biceps. I showed my biceps yesterday. Dzisiaj pokazałem biceps 3 razy. I have shown my biceps 3 times today. Kurczyć się. Shrink, shrunk, shrunk. Koszule kurczą się w wysokiej temperaturze. Shirts shrink in high temperatures. Koszula skurczyła się wczoraj. The shirt shrunk yesterday. Koszula została skurczona. The shirt has been shrunk. Trzaskać. Shut, shut, shut. Trzaskam drzwiami codziennie. I shut the door every day. Wczoraj trzasnąłem drzwiami. I shut the door yesterday. Ja już trzasnąłem drzwiami. I have already shut the door. Śpiewać. Sing, sang, sang. Nie umiem śpiewać. I can't sing. Ona wczoraj śpiewała. She sang yesterday. Piosenka będzie śpiewana jutro. The song will be sung tomorrow. Tonąć. Sing, sang, sang. Statki toną raz w miesiącu. Ships sink once a month. Titanic zatonął 100 lat temu. A
the Titanic sank 100 years ago. Statek zostanie zatopiony jutro. The ship will be sunk tomorrow. Siedzieć! Sit, sat, sat. Nie lubię siedzieć. I don't like to sit. Ona wczoraj siedziała? She sat yesterday. Jeszcze dzisiaj nie siedziałem. I haven't sat today yet. Spać! Sleep, slept, slept. Uwielbiam spać. I love to sleep. Wczoraj świetnie spałem. I slept well yesterday. W tym tygodniu spałem 4 razy. I have slept 4 times this week. Ślizgać się. Slide, slid, slid. Ślizgam się w każdą zimę. I slide every winter. Wczoraj się ślizgałem? I slid yesterday. Ja się nigdy nie ślizgałem. I have never slid. Mówić! Speak, spoke, spoken. Nie lubię mówić. I don't like to speak. Ona wczoraj przemawiała. She spoke yesterday. Niebiosa przemówiły. The heavens have spoken. Wydawać na przykład kasę. Spend, spend, spend. Nie wydaje dużo pieniędzy. I don't spend a lot of money. Wczoraj wydałem dużo pieniędzy. I spent a lot of money yesterday. W tym miesiącu wydałem $2000. I have spent $2000 this month. No to kochani, pogadalim sobie o czasownikach nieregularnych. Pogadalim, pogadalim. To teraz szansa na co? Na to, żeby sprawdzić waszą wiedzę. A w czym sprawdzimy wiedzę? Oczywiście wy. Wczoraj wydałem fortunę. I spent a fortune yesterday. W tym tygodniu rozmawiałem z nią 3 razy. I have spoken with her 3 times this week. Ślizgam się codziennie. I slide every day. W
Wczoraj świetnie spałem. I slept well yesterday. Łódź właśnie zatonęła. The boat has just sunk. Wczoraj zaśpiewałem 4 piosenki. I sang 4 songs yesterday. Właśnie trzasnąłem drzwiami. I have just shut the door. Koszula się wczoraj skurczyła. The shirt shrunk yesterday. On mi to wczoraj pokazał. He showed it to me yesterday. Dzisiaj jeszcze nie siedziałem. I haven't sat today yet. Ile na 10 punktów udało Wam się zdobyć? Mam nadzieję, że 10. Dziękuję Wam uprzejmie. Kochani, zostały nam jeszcze tylko 3 odcinki czasowników nieregularnych. 3 odcinki i będziemy mieli wszystkie czasowniki nieregularne za sobą. Marzyło mi się stworzyć taką pomoc, jeżeli chodzi o czasowniki nieregularne, bo w ten sposób na pewno będziecie ich mistrzami i widzę po moich uczniach, którzy robią to na bieżąco, że naprawdę jest wielki progres, jeżeli chodzi o tą naukę. Powtarzajcie sobie wszystkie poprzednie odcinki, wejdźcie na playlistę u góry, to naprawdę daje niesamowite efekty. Tylko regularnie, raz na tydzień, chociaż dziennie przez 3 minuty i będziecie naprawdę, naprawdę rewelacyjnymi speakerami języka angielskiego. Przypominam Wam o moim Patronite, o moim kursie, żeby wesprzeć moją działalność, a my widzimy się już niedługo w nowym odcinku Angielski z Marcinem. Jeżeli macie jakieś propozycje na temat moich filmików albo zagadnienia gramatyczne, które bardzo chcielibyście poznać, koniecznie zachęcam Was do kontaktu. Nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Widzimy się już niebawem, kochani. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, widzimy się niebawem.